Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych strasznych rekolekcji. Jak się pewnie zorientowaliście w tym tygodniu, siedzimy sobie w Księdze Daniela i w Księdze Daniela sobie trochę jeszcze posiedzimy. Kochani, zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie do 7 rozdziału Księgi Daniela, aczkolwiek dzisiaj w sumie do jego pierwszej części, dlatego że ten 7 rozdział i całą tą dzisiaj prorocką wizję rozbijemy sobie na dwie części. Dzisiaj będzie pierwsza część, jutro będzie część druga. Kochani, koniecznie musicie wcześniej, zanim posłuchacie tego odcinka, przeczytać sobie, tak jak zawsze, ten rozdział, bo nie będziecie mieli bladego pojęcia, o czym ja gadam. Usiądźcie proszę na chwilę ze Słowem i to poczytajcie. Tytułem wstępu, kochani, zanim zaczniemy rozkminianie tego, co się dzieje dzisiaj w tym rozdziale, cała ta wizja zaczyna się dzisiaj od tego, że Daniel mówi: miałem widzenia nocne, miałem nocne jakieś wyobrażenia, nocne sny i tak dalej. Kochani, chciałbym Waszą uwagę zwrócić na to nocne, bo to jest w ogóle ważny wstęp do wszystkich wizji, o których sobie tutaj mówimy. Ja wiem, że nam się to oczywiście kojarzy przede wszystkim z czymś takim, że no ktoś tam miał jakiś sen, że komuś, nie wiem, w nocy coś się widziało i tak dalej. Ale dlaczego tak często Bóg mówi w nocy i dlaczego to jest w taki sposób opisywane w Biblii? Otóż, kochani, Biblia po prostu wierzyła w to, że noc jest takim czasem, kiedy znikają bodźce, zresztą no to jest prawda, kiedy nie ma tylu zewnętrznych rzeczy, które by cię rozpraszały i dlatego Pan Bóg ma jakby łatwiejszy dostęp, dlatego że nic cię nie odciąga, nic cię nie rozprasza. I to jest, kochani, w ogóle bardzo ważne. Nie chodzi mi to oczywiście o żadne tam tylko wizje i proroctwa, tylko że jeżeli chcesz Boga usłyszeć, jeżeli chcesz od Niego słowo, jeżeli chcesz od Niego interpretację rzeczywistości, która ci się wydarza, to musisz znaleźć czas osobny. I to nawet nie chodzi o noc, kochani, tylko chodzi o to, że to musi być czas, który poświęcasz tylko jakby Bogu i słuchaniu tego, co On mówi. Dlatego Daniel większość tych rzeczy ma właśnie w widzeniach, w snach nocnych. Kochani, to jest bardzo ważne, bo wielu z Was mówi: ja tam Pana Boga nie słyszę, do mnie Pan Bóg nic nie mówi, nie mam w ogóle z Nim żadnego kontaktu. I kiedy pytam, a czy masz jakikolwiek czas osobny dla Niego, to bardzo często słyszę, no nie. To się tylko modlę w przelocie, albo się modlę przy okazji i tak dalej. Kochani, bez osobnego, pozbawionego zewnętrznego świata czasu dla Boga nie usłyszysz Jego słowa. Przepraszam za ten długi wstęp, ale myślę, że to jest w ogóle ważne w tych naszych wszystkich tutaj rozkminach, żebyśmy się zatrzymali też na tym, że Bóg chce do nas podobnie mówić. Ale idźmy do tej naszej dzisiaj niezwykłej wizji czterech bestii. Otóż, moi drodzy, przypuszczam, że kiedy sobie czytaliście dzisiaj ten rozdział, który wspólnie rozważamy, i jeżeli słuchaliście strasznych rekolekcji sprzed roku, to dzisiaj prawdopodobnie podczas lektury mieliście taką myśl: zaraz, zaraz, przecież ja to już czytałem, przecież to już gdzieś było. Kochani, cztery bestie, cztery wichry, bestie wychodzące z morza. Przecież my to wszystko znamy z Apokalipsy. Kochani, tak jak Wam mówiłem w zeszłym roku, święty Jan był po prostu tak osłuchany, tak naczytany Starego Testamentu, że dla niego to wszystko była jedna całość. I kochani, zobaczycie w tych naszych różnych proroctwach, jak bardzo to się wszystko łączy. Że jakby święty Jan nie nawymyślał czegoś zupełnie od początku, tylko Pan Bóg od zawsze pokazywał te wszystkie rzeczy. Ale idźmy do rzeczy. Mamy, kochani, dzisiaj jakieś cztery bestie wyłażące z morza, a wyłażą z tego morza w wyniku wiejącego wiatru z czterech stron. To jest, kochani, ważna informacja wstępna. Ten wiatr z czterech stron, mówiłem Wam to już w zeszłym roku przy okazji Apokalipsy, to jest takie określenie wszystkich kierunków świata, czyli całego globu, całej kuli ziemskiej. Co to znaczy? To proroctwo w 7 rozdziale Księgi proroka Daniela, chociaż historycznie można je jakoś tam próbować przypasować do pewnego następstwa różnych królestw, które tam były i pewnych władców, oczywiście można to zrobić, ono nie jest tylko o tamtym czasie. Tak jak zawsze, wszystkie te prorocze teksty Pisma Świętego mają opowiadać o wszystkich czasach i dlatego wieją te wiatry, one pokazują, to jest opowieść o rzeczywistości w każdym miejscu na ziemi, w każdym czasie, po prostu o historii świata. Co się dzieje? Wychodzą cztery bestie, na początku zajmiemy się tymi trzema, bo jak słyszycie w tym tekście, one są trochę inne od tej czwartej, które wyłażą z morza. To już na pewno jesteście mądrzy i wiecie, jeżeli coś wyłazi z morza, to musi być złe. Dlatego, że morze dla Żydów jest siedliskiem złego. Nie wiedzieli, co tam się dzieje w środku, myśleli, że tam jakieś tam potwory pływają, więc byli przekonani, że tam mieszkają demony. Więc jeśli coś wyłazi z morza, to na pewno jest złe. I kochani, to jest ważne, żeby wiedzieć, że to jest złe. Dlaczego?
Dlatego, że jak zauważyliście, pierwsze trzy bestie, pierwsze trzy potwory, czy też zwierzęta, mają kształty orła, niedźwiedzia i lamparta. I jeżeli ktoś jest zaznajomiony z Biblią, to na pewno się zajarzył, zaraz. Przecież Biblia często pokazuje w różnych proroctwach, że to jest w ogóle pewna cecha działania Pana Boga. Jak zajrzycie do Ezeasza, jak zajrzycie do Jeremiasza, to ci dwaj prorocy mają takie wizje, gdzie Bóg się przedstawia jako orzeł, lampart albo niedźwiedź. W ogóle to jest dosyć ciekawe. Co to znaczy? Kochani, szatan jak zawsze małpuje. Szatan jak zawsze, on nie jest oryginalny, on nie potrafi robić rzeczy twórczych i kreatywnych, tylko popatrzył na Pana Boga, że Pan Bóg tak ma, mówi, a to z niego zerżnę i ściągnę. I to jest, kochani, ważna informacja. Jakby on naprawdę jest prymitywny, on naprawdę nie jest żadnym geniuszem. On potrafi tylko naśladować, dlatego te jego trzy bestie są po prostu upodobnieniem się do Pana Boga. Kochani, spójrzmy na te trzy bestie, najpierw pierwsza. Tak pokrótce wam pokażę, o co tu chodzi. Pierwsza bestia, taka dosyć dziwna, w sensie lew ze skrzydłami orła. Kochani, co to znaczy? Lew i orzeł to są dwa zwierzęta, które w swoich gatunkach, może nie gatunkach, tylko jak to nazwać, w takich swoich przestrzeniach zwierzęcych, czyli lew jako zwierzęta lądowe i orzeł jako zwierzęta latające, są królami. Zauważcie, lew zazwyczaj jest traktowany jako władca tego świata chodzącego po ziemi, a orzeł, no to jest dostojnik powietrzny, w sensie władca przestworzy. Co to znaczy? W tym jednym zwierzęciu zebrały się jakby dwie takie najwyższe wartości, takie dwie po prostu potęgi, dwie takie wielkości, dwa majestaty, dwa takie, no właśnie, władca zwierząt na ziemi i władca zwierząt na niebie. Kochani, najkrócej mówiąc, to jest symbol takiej ambitnej pychy, takiego momentu, skoro to jest bestia szatańska, czyli takiej wyniosłości ponad wszystko, która, zauważcie, nie wystarczyło i tylko jedno, że będę tylko na ziemi, tylko ja będę i na ziemi po prostu i w niebie, będę cały, będę ze skrzydłami lwem. Tylko co się stało? Tego lwa ze skrzydłami orła, ucięto mu skrzydła, czyli mówiąc krótko, rypnął na ziemię. Kiedy rypnął na ziemię, czyli został zglebiony, to powstał, napisane, że stanął na dwóch nogach. Co to znaczy? Miało go to upodobnić do człowieka i dano mu serce, które będzie, no właśnie, jakby no, nie już sercem zwierzęcym. Kochani, co to znaczy? To jest taki obraz symboliczny, tak jak we wszystkich wizjach, pychy, która zamieszkała w człowieku, czyli pewnego pojęcia takiej dumy, pychy i buty latającej jako lew po przestworzach, która zamieszkała w człowieku. Kochani, pierwsza bestia Daniela to jest opowieść o tym, że istnieje taki demon, który grasuje po świecie, bo z czterech wiatrów on przyszedł i wylazł z morza, który się wciela w każdego człowieka. I nie chodzi oczywiście wciela w tym sensie, że jakiś demon włazi, tylko to jest coś, co my znamy. To się po prostu nazywa okropna, straszna pycha, która zamieszkała w człowieku. Dwie kolejne bestie, które wylazły z tego morza, to jest niedźwiedź i lampart bądź pantera. Różnie to można przetłumaczyć. Kochani, co to są za symbole, jakby o jakie siły działające w świecie chodzi? Niedźwiedź to jest w ogóle bardzo ciekawe, jakby symboliczne zwierzę, bo bardzo rzadko pojawia się w Biblii. Natomiast zazwyczaj pojawia się dosyć jednoznacznie. W sensie związane jest z pewnym nieokiełznanym gniewem i jako niedźwiedź jakby ma oczywiście ogromną siłę, czyli takim gniewem, który demoluje, takim gniewem, taką złością, agresją, taką siłą, która po prostu jest bardzo niezwyciężona. Na pewno może kojarzycie, to było kiedyś w jednych moich rekolekcjach, kiedy mówiłem wam o tych dwóch niedźwiedzicach, które zaatakowały takie dzieci u Elizeusza. To jest w ogóle też bardzo ciekawa historia. Tam właśnie był taki gniew, który po prostu pożerał, co tylko spotkał. I kochani, kiedy się mówi o niedźwiedziach, to on bardzo często właśnie jest symbolem gniewu, agresji, nieprzebaczenia, noszonej takiej złości. Zauważcie, jak on jest pokazany tutaj u Daniela. On ma, to jest taki dziwny obraz, trzy żebra w paszczy. I to się oczywiście różnie tłumaczy. Niektórzy mówią, że on ma po prostu taką anomalię, że ma w środku wyrosły mu trzy żebra. Nie wiadomo skąd, że ma tutaj żebro jakby w gębie. Natomiast zazwyczaj to się interpretuje inaczej. Chodzi o to, że to nie są jego żebra, tylko ten niedźwiedź właśnie coś pożarł i ma jeszcze żebra, mówiąc tylko żeberko sobie je, i ma jeszcze żebra w ustach. Czyli chodzi o to, że on jest w trakcie pochłaniania jakby ofiary swojej. Czyli to jest taki symbol człowieka, który nieustannie się karmi krzywdą, gniewem, nieprzebaczeniem i tak dalej. I zobaczcie, jeszcze Daniel mówi, że powiedziano do niego, jedz mięso, jedz mięso, jedz mięso. Czyli mimo, że on jeszcze je, to już jest w nim jakby kolejne pragnienie jeść więcej, jeszcze więcej. Kochani, co to jest?
W pierwszym zwierzęciu, pamiętacie, mieliśmy pychę. Pychę, która zamieszkała w człowieku. W drugim zwierzęciu mamy obraz gniewu, agresji, nieprzebaczenia, krzywdy noszonej, takiej niemogącej się nasycić, no właśnie, niechęci, złości i gniewu. Straszna bestia, straszny potwór. Wylazł z morza, więc absolutnie jakby pochodzi od szatana. Trzecia bestia, czyli ten lampart, no może pantera, to słowo dosyć trudno przetłumaczyć. Zobaczcie, co to jest za zwierzę. Napisane, że miał 4 skrzydła, czyli zobaczcie, mamy takie jakby 2 wyznaczniki pewnej szybkości i lotności. Sama pantera czy lampart jest kojarzona z takim szybkim, zwinnym bieganiem, z takim też atakowaniem znienacka, jakby dużą prędkością. I ma jednocześnie skrzydła, czyli jest bardzo lotna, czyli może się szybko przemieścić, jakby w każde miejsce świata. Zauważcie, już nie było mowy o skrzydłach orła, więc tu nie chodzi o pychę, nie chodzi o ambicje, tylko po prostu skrzydła. 4, czyli na 4 strony świata. Koniec, co to jest za symbol? To jest symbol czegoś takiego w rzeczywistości, co ma dostęp bardzo szybko wszędzie do każdego miejsca na świecie, co jest zwinne, co się pojawia jakby gdzie tylko chce, które może jakby zagarniać. Zauważcie, było napisane w tym Danielu, że dano jej władzę, czyli ona ma coś, czym może obejmować władzę. Kochani, co to jest? Znamy to z Apokalipsy. Kochani, to są wszystkie fałszywe ideologie. Czyli zauważcie, to jest coś, co się rozchodzi po całym świecie, jest lotne, można to przekazywać i to w ogóle w naszym współczesnym świecie to już w ogóle jest oczywiste, nie? Jak szybko się ideologie mogą rozejść po świecie, na 4 strony świata i one obejmują władzę. Zauważcie, informacja to jest władza dzisiaj. Jeżeli komuś wmówisz nieprawdę, albo całemu światu wmówisz nieprawdę, to masz władzę nad nim. Tak działają wszystkie ideologie zła. Kochani, ta trzecia bestia, my ją znamy tak jak te poprzednie, z Apokalipsy, to jest po prostu panoszące się po świecie wykrzywianie prawdy, takie, które wszędzie dociera pojęciami, filozofiami, przekręcaniem tego, co Pan Bóg mówił i tak dalej. Takie są, kochani, te 3 pierwsze bestie. Czwarta jest zupełnie inna. Moi drodzy, mam nadzieję, że dajecie radę. Jest już długo, wiele bestii było, ale jeszcze o jednej musimy dzisiaj sobie powiedzieć na koniec, żeby sobie dopełnić ten obraz. Kochani, czwarta bestia. Myślę, że jeżeli czytaliście uważnie ten fragment Daniela, to się zorientowaliście, że ona jest jakimś takim szefem wszystkich szefów. Że potem, kiedy będą dalsze opisy tego sądu nad nią i tak dalej, to chociaż wydaje się niby na początku po prostu czwartą bestią, czyli jedną z tych 4, to widać, że ona jest jakaś ponad tym wszystkim. Nie wiemy, jakiego była kształtu. Zauważcie, nie jest porównana do żadnego zwierzęcia, czyli jest coś takiego bardzo bezkształtnego. Natomiast jest niewiarygodnie silne i miażdży wszystko dookoła siebie. Napisane, że ta bestia miała jakieś żelazne łapy, żelazne pazury, po prostu coś takiego, no właśnie, totalna siła i potęga. Ma 10 rogów. To już wam mówiłem też w Apokalipsie, kochani. Róg zawsze jest oznaką siły i mocy. Jeżeli coś ma róg na czole, to znaczy, że to jest jakby symbol jego potęgi. On ma, zauważcie, 10 tych rogów. Czyli po prostu wszystkie rogi ma całą potęgę, całą pełnię. 10 to jest po prostu wszystko, co się tylko da. Czyli bardzo silne coś. Kochani, to jest miażdżące wszystko. Co to może być? Kochani, jest oczywiście bardzo wiele interpretacji, ale interpretacja, która mnie jakby najbardziej przekonuje i też interpretacja, która zobaczycie to w jutrzejszym odcinku, ma też uzasadnienie w tym tekście, jest bardzo, mogłaby się wydawać, prosta, prozaiczna. Bo tą czwartą jest strach. Kochani, dlaczego? W tym tekście łatwo zauważyć, że ta czwarta bestia jest głównym przeciwnikiem Boga, że kiedy przyjdzie za chwileczkę Syn Człowieczy, to czwarta bestia będzie jakby jego głównym oponentem. Czyli to jest po prostu coś, co najbardziej się sprzeciwia Bogu. Kochani, wiecie, że Bóg to jest miłość. Czyli trzeba by szukać jakiejś siły, która się najbardziej sprzeciwia miłości. Tu jest coś, co wam może kiedyś już mówiłem. Kochani, przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść. Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść. Święty Jan w swoich listach pisze, że przeciwieństwem miłości jest strach. Że to, co najbardziej niszczy miłość, to strach. Jan pisze, że ten, kto się boi, to znaczy, że nie odnalazł miłości. I kochani, też mam takie wrażenie, patrząc na świat, patrząc na ludzi, że jedną, właśnie największą siłą demolującą wszystko, wbrew pozorom, jest strach. Wszystkie inne rzeczy tak naprawdę są z tego strachu. Kochani, skąd jest pierwsza bestia, czyli w sensie pycha, taka ta duma, ambicje i tak dalej? Ona jest próbą pokazania, a raczej nie pokazania własnej słabości. To się bierze ze strachu. Ludzie pyszni się strasznie boją, próbują pokazać się jako lepsi, dlatego że się boją tego, kim są. Skąd się bierze
gniew, agresja i tak dalej. Bierze się stąd, że boimy się krzywdy, że ona nas zniszczy i próbujemy odreagować, próbujemy sprawiedliwością, a czasem zemstą zwykłą, jakby nie dać się skrzywdzić. To się bierze ze strachu. Myślimy, że się obronimy tą agresją. Skąd się, kochani, biorą wszystkie nieprawdy, ideologie i kłamstwa? Z tego samego. Dlatego, że boimy się, że prawda nas osądzi. Kochani, pod wszystkim, i o tym mówi Pismo Święte, zawsze jest strach. Wszystko jest podszyte strachem. Bóg zabiera strach. Kochani, czwarta bestia, ta taka bezkształtna, zauważcie, bo taki jest strach. To jest coś niezwykle miażdżącego. I teraz bardzo ciekawa, dziwna rzecz. Pośród tych 10 rogów nagle się pojawia jakiś jeden mały róg, który pokonuje 3 rogi. Kochani, to jest po prostu już tak zagmatwane, że aż trudno o tym myśleć. Interpretacji historycznych, w sensie o jakich królów chodzi, o jakich władców, jest po prostu miliard. Natomiast ja bym chciał inaczej. Kochani, ten mały róg to jest człowiek. Ten mały róg to jest po prostu każdy człowiek, który kiedy widzi całą potęgę strachu, próbuje się temu przeciwstawić. I co mówi ten fragment? Że czasem udaje mu się pokonać trochę tego strachu w sobie. Czyli takie 3 kły rozwali. Tylko zobaczcie, ile zostaje. To jest bardzo ważne. Kiedy człowiek próbuje strach pokonać, zostaje ciągle 7 rogów, czyli 7 tych potężnych strachów. Jak doskonale wiecie, 7 to jest obraz nieskończoności. Czyli mimo, że człowiek nieustannie walczy z tym strachem, nieustannie próbuje go pokonać, ciągle mu zostaje nieskończoność tego strachu. Co się okazuje? Jedynym, który może pokonać te bestie, jest Syn Człowieczy. Żaden człowiek nie może tego przełamać. Kochani, o tym będzie oczywiście jutro, bo tak jak mówiłem, rozdzielimy sobie to na 2 części. Ale kiedy przyjrzymy się wszystkim bestiom, to okazuje się, że definitywnie pokonać je może tylko jeden, Syn Człowieczy. Chciałbym, żebyście dzisiaj się przyjrzeli tym bestiom w was. Tej pierwszej, drugiej, trzeciej, szczególnie tej czwartej, gdzie to macie. Żebyście się przyjrzeli wysiłkom, które podejmujecie, żeby te bestie pokonać. Nie po to, żeby sobie powiedzieć, dobra, skoro to już wiem, to teraz zwyciężę. Nie. Musimy w tym wszystkim dojść do tego końcowego wniosku. Tak naprawdę nie umiemy z tym wygrać. Tak naprawdę potrzebujemy Syna Człowieczego, który musi przyjść i to On to musi zrobić. Jak to zrobi, o co w tym chodzi, to zapraszam jutro. Jo. Z tego zdania, że przeciwnikiem miłości nie jest nienawiść, tylko strach, to można by zrobić taki udany obrazek do internetu. Taki na 5000 lajków. Tylko 5000? Co to jest 5000? No, lajków? Lajków? Co 5000? Wystarczy wrzucić zdjęcie szóstaka z szkoły średniej i jest kurka 40000 lajków. Nie ma. No jak nie? Gdzie było tyle? Było. No, może 40000, ale z 12 było. No jak nic. Dobra. Kochani, koniecznie obejrzyjcie jutrzejszy odcinek, dlatego że jak zostaniecie tylko z tym, co dzisiaj, no to lipa, nie? Bo to musi przyjść Syn Człowieczy, żeby to wszystko pokonać. No. A to o tym, że miłość, że strach, to już było kiedyś, takie obrazki były. Bo to jest stare. Ale straszne rekolekcje to bez miłości rekolekcje, trochę przerażające. No właśnie, że taki jest świat, byłby, gdyby tak nie było. Z Bogiem, pa!